zwlekałam, jak się przeprowadziłam z kupnem suszarki. Nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć czemu. Ale pojechałam na wyjazd służbowy do hotelu. W hotelu była suszarka. Ja wysuszyłam rano włosy, to poczułam po prostu... No, że suszarka to jest przywilej, więc kupiłam sobie i w końcu mogę suszyć włosy. Cudowne uczucie. Jeszcze teraz brakuje nam też suszarki, ale do prania. Bo wieszam na linkach u góry i to pranie schnie 3 dni. I to nie jest dobrze. To jest dzień redukcyjny. Smalec z rana jak śmietana. O Boże. Ogólnie to wróciliśmy wczoraj z wesela, jedliśmy tam bardzo dużo, jeszcze dostaliśmy trochę jedzenia do domu. Trochę? Trochę dużo jedzenia do domu. Ej, ale Dominik, dlaczego tam jajek nie włożyłeś? Bym się oparzył. Co? No, więc dzisiaj już chcemy wrócić do liczenia kalorii, bo ostatnio była trochę rozpusta. No dlatego ten smalec się wleciał. A czemu tak robisz, nie? Żeby nie pękły. Jeny! Jeny, różnica temperatur! No i zobacz, pęknie zaraz. Nie, nie pęknie, nie, nie, nie pęknie, nigdy. Jak nie? Nie, nie pęknie. Spójrz. Nie no, słuchajcie, hit, montuję ten film i właśnie jestem na etapie, jak Dominik się śmieje z tego, że ja tak dziwnie wkładam jajka do wody. No dosłownie na tym etapie jestem. I słuchajcie, odpalam Instagrama na chwilę i co? Mem o tym, że są dwa typy osób, które gotują jajka inaczej, więc jakby dajcie znać w komentarzach, czy wkładacie je do wrzątku, czy do zimnej wody. Do wrzątku ja wkładam, dlatego tak ostrożnie i bezpiecznie, a Dominik się ze mnie śmiał, więc let us know. Po prostu. I mojego oglądania i zostawcie subika i łapkę w górę. Dobry. Jakie? Bo? To ty. Ej, ile wam? Moi drodzy, dzisiaj wchodzimy ze strefy komfortu i pierwszy raz od dawna idę na zajęcia sama. Na zajęcie na siłownię, bo stwierdziłam, że ja potrzebuję, naprawdę potrzebuję motywacji, żeby wrócić do treningów, bo ostatnio jest ze mną bardzo źle, jeżeli chodzi o aspekt treningowy, więc za chwilę mam dosłownie autobus, jest godzina 8 rano, lecimy na trening, ja jestem po kawie, muszę jeszcze szybko zjeść jakieś śniadanko. Ja ostatnio polubiłam treningi z rana, mogę od razu rano sobie wziąć prysznic i jakoś tak to po prostu lubię, a też mam taką pracę, że mogę sobie iść rano na trening, więc no jakby wszystko jest za tym, żeby po prostu na nie chodzić. Jeszcze woda. Dobra. Dobra, lecimy. Ogólnie chciałam coś jeszcze zrobić przed tym, jak wyjdę na ten trening, ale bez sensu było zaczynać pracę i robić cokolwiek innego. Było super, jestem padnięta, więc można na spokojnie iść sobie usiąść do pracy, ale to, że ja nie zjadłam śniadania przed, to była taka głupota. Ostatni raz to zrobiłam, zaraz umrę. Tak się, słuchajcie, prezentuje śniadanko. Miała być owsianka, ale w końcu wiedziałam, że po prostu sobie zrobię dużą ilość skra brzoskwiniowego z orzechami. Jak to się nazywa? Kaki i belwitą jedną, do tego kawka.
ten taki dziwny owoc, który przed chwilą przeklejałam, to było pomelo, kosztowało chyba z 10 zł. Ja się tak, no z dwa razy się zastanawiałam, czy je kupić, a mówię, dobra, mam ochotę, jest obrzydliwe, nie wiem, czy jest niedojrzałe, czy coś, ale aż mi jest przykro i mam nadzieję, że albo to się naprawi, albo coś. Ja wiem, że to śniadanie wyglądało, jakby to był omlet, który mi nie wyszedł, ale serio, uwierzcie mi na słowo, że zamysł był taki właśnie, jaki jest. Czyli chciałam taką, no nie wiem, jak to nazwać, taką a la jajecznicę właśnie owsianą zrobić, chociaż to jest złe stwierdzenie, ale właśnie takie po prostu jajko płatki owsiane z bananem i żeby to tak sobie podsmażyć na tej patelni, żeby to się tak zrobiło z tego takie ciastko. I właśnie tak sobie to rozwalić i zjeść jogurtem. I to jest mega, już smakowałam, więc jest przepyszne takie później śniadanie. Ja w ogóle ostatnio mam taki zły czas, jeżeli chodzi o mój wygląd. W sensie bardzo się źle ostatnio ze sobą czuję. Więc no i też jakoś tak gorzej wygląda, mam wrażenie, ale no takie są etapy. Ważne, żeby po prostu cały czas o siebie dbać, nie dać się zwariować. Ja teraz zjem śniadanie, dokończę jeszcze pracę. Dominik ma dzisiaj wolny dzień, ale poszedł na siłownię, mam zakwasy takie bardzo po tym wczorajszym treningu, że po prostu rano nie mogłam chodzić. Więc ja dzisiaj na siłownię nie idę, ale pójdziemy sobie na spacer, bo ja tak, jak mogliście zauważyć, dzisiaj jest pięknie i słonecznie, więc mega się cieszę. Siadam do pracy i potem posprzątamy jeszcze w domu, bo dzisiaj też mamy dużo rzeczy z mieszkaniem i wypisałam sobie nawet je wszystkie na tej kartce, więc jest tego całkiem sporo. Powiedz, co tu jest? Pieczareczki zasmażone z cebulą i czosnkiem w papryce słodkiej razem z dodatkiem soli i pieprzu. Oto są gotowane ziemniaczki w całości, w skórce, obrane po gotowaniu z dodatkiem pietruszki? Tak. Pietruszki, masełka i trochę soli i skrzydełka z kurczaka w marynacie, 2 godziny marynowane w miodzie. Słuchajcie, co się ostatnio ze mną dzieje, ale mam gorszy czas. W sensie wszystko jest dobrze, tylko jakoś tak... Wszystko jest dobrze przy tego, że czuję się źle ze sobą po prostu. I uważam, że główną przyczyną jest tego to, że ostatnio mniej chodzę na siłownię i mniej ogólnie się ruszam i dbam o siebie. Siłownia jest bardzo ważnym elementem mojego życia i kiedy mam kryzys z siłownią, no to po prostu jest źle. I w ogóle dzisiaj budziłam się chyba chora, nie mam pojęcia, gdzie to się stało i jak. Po prostu nagle poczułam, że boli mnie gardło i to jest ból, który już ostatnio leczyłam, ból gardła. On jest okropny, więc jakby robię wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo będzie dramat. Więc no, staram się robić cokolwiek, żeby o siebie dbać. No i w sumie nie będę ukrywała, że też... To, że mój YouTube tak właśnie ostatnio słabo prosperuje, też bardzo źle na mnie wpływa, bo lubiłabym nagrywać i to jest jedna z moich takich większych pasji, a ostatnio jej nie spełniam właśnie przez to, że po prostu jakoś tak to wszystko się wiąże z tym, że też nie mam w ogóle ochoty nagrywać i
To jest przykre, ale wracam do tego i mam nadzieję, że nikt nie jest na mnie zły, że się nie obraziliście, że was tak zostawiłam okropnie i że nadal wszystko jest u was dobrze i że... Nie wiem, po prostu życzę wam wszystkiego dobrego. Kupiłam wczoraj taki piękny kubek w Pepco. W ogóle za mną możecie zobaczyć pranie. Wczoraj kupiłam suszarkę na pranie w końcu, bo cały czas suszyliśmy rzeczy u góry na linkach i one schnęły po prostu, one schły po prostu 3 dni czasami. A teraz mam już suszarkę prawilną, bo w ogóle w życiu nie pomyślałam, że suszarka będzie kosztowała 200 zł. Taka linka po prostu. Dziwna cena, no ale już kupiliśmy, więc jestem zadowolona i ogólnie to jest trochę mały bałagan, bo przenosimy się do góry, mamy już górę no nie mamy góry zrobionej, ale mam już tam 2 kluczowe meble, czyli biurko, krzesło i łóżko, 3. Więc to są rzeczy, których tam nam brakowało, wczoraj była wielka akcja złożenia tego, więc dzisiaj wam pokażę, bo dzisiaj też chciałabym się właśnie skupić na tym, żeby te rzeczy poogarniać sobie. Kurde, miałam dziś na trening, w środę zrobiłam super, przez wczoraj zrobiłam super trening, wczoraj miałam przerwę i dzisiaj miałam iść, ale naprawdę źle się czuję, chyba jestem przeziębiona. Goddammit. Zobaczymy, jak mój stan. Robimy śniadanie. Ostatnio w ogóle, słuchajcie, przestałam pić tak dużo kawy i przerzuciłam się na herbatę. Dominik mnie do tego zmotywował, piję czarną i zieloną, jakieś tam czasami smakowe i to jest bardzo fajne, no i w końcu nie muszę czekać, żeby wziąć suple, bo zawsze czekałam z suplami, żeby nie brać ich z kawą, bo ona trochę pogarsza przyswajanie, ale czego, żelaza? O, nie chcę powiedzieć głupoty, ale nigdy nie lubiłam suplementów do kawy brać, więc teraz nie muszę czekać. No i mam swoje śniadanko, piękną owsiankę z taką orzechowo-owocowo-miodową, więc idziemy jeść, bo już jest późno. Bardzo dobrze mi się tutaj u góry pracuje. Montuję właśnie film i w sumie to jest jedna z niewielu rzeczy, które ja dzisiaj raczej zrobię, ten montaż filmu, bo nie mam dzisiaj tak dużo pracy, więc wszystko bardzo powoli mi idzie z 13, ale strasznie mi się dłuży, aż Dominik wróci. Jest tutaj cudownie, ale szczerze ja byłam pewna, że jak wniosę łóżko i to biurko z fotelem, to już będzie miejsce, a się okazało, że ta góra jest naprawdę bardzo duża, jeżeli chodzi o tamtą przestrzeń, więc będziemy musieli, myślę, że dokupić jakieś sobie meble, więc w sumie fajnie, ale pewnie trochę to potrwa. No, zobaczymy. Zobaczymy. Wiecie, co uwielbiam w YouTubie? Że ja na YouTubie naprawdę nie mam potrzeby udawania. W sensie, tak jak jeszcze na Instagrama wstawiam zdjęcia albo film na Instastory, to naprawdę staram się, żeby tam dobrze wyglądać, jakkolwiek wyglądać. A na YouTubie też się staram, ale na przykład nie robię całego makijażu, żeby tutaj do was nagrywać. A na Instastory nie wiem, czemu tak mam, że lubię być jednak trochę chociaż pomalowana, jak coś mówię. Więc taki ciekawy case i naprawdę uważam, że akurat jak gdzie, ale na YouTubie jestem 100% sobą. Czasami to przeraża, że tak się odsłaniam i jeszcze nie mam wglądu, kto to ogląda. Ale nie wiem, dlatego chciałam wam dać znać, że jestem sobą. Robię sobie właśnie grzaneczki, jajecznicę, byłam w sklepie, więc mam śniadanie, zabieram je do góry i będę włączała telewizor. Powinnam sobie już usiąść do biurka i zacząć pracę, ale zrobię to później, bo jeszcze mam taką fazę, ten telewizor, więc sobie pogotam do śniadania, bo kto mi zabroni? Kto? Pytam się. Serek, łasiaty i hummus to są moje ulubione dodatki ever do kanapek. Nawet nie tylko do kanapek, ale w ogóle do wszystkiego. Ja ten serek na przykład wczoraj kupiłam, bo dodałam go do makaronu. Więc bardzo wam polecam ten serek łaciaty. Szczerze nie wiem, jak on kalorycznie wychodzi, czy są jakieś inne lepsze zamienniki. No wiadomo, że na przykład no jogurt, ale no jogurt to nie jest serek śmietankowy, więc przykro mi. Niestety, ale nie. Jedyny minus posiadania dwupiętrowego mieszkania. Mam mnóstwo plusów to, ale minus jest taki, że teraz muszę to wszystko zanieść do góry
I chcę wziąć też świeczkę, was, laptopa, kanapki, dwa kubki, więc to jest wyprawa na kilka rund, dosłownie. Słuchajcie, poleżałam sobie trochę w łóżku, popracowałam, zjadłam śniadanie i mamy godzinę 12:30, więc ja zabieram się za marynowanie kurczaka, bo robię obiad, bo ostatnio właśnie mam takie dni, dlatego też uciekłam nagrywania, bo ostatnio mam takie dni, że nie pracuję aż tak dużo, a było już taki czas, że po prostu cały dzień po prostu od rana do popołudnia pracowałam, potem szłam z Dominikiem na siłownię, wracaliśmy i sobie coś oglądaliśmy i tak mijały mi całe dnie, a ostatnio mam trochę tego czasu więcej, więc dzisiaj ja robię obiad, bo Dominik ostatnio bardzo dużo gotował, więc ja dzisiaj drugi dzień pod rząd będę robiła obiad. Wczoraj zrobiłam makaron, czyli bardziej po mojemu, a dzisiaj robię skrzydełka z kurczaka w marynacie miodowo jakiś tam. Ogólnie bardzo chciałam odejść od jedzenia mięsa i chcę jeszcze do tego przekonać trochę Dominika, bo mięso jest ogólnie problematyczne. Nie mogę sobie kupić zapasu mięsa, bo jeżeli tak, to trzeba mrozić. Ja nie lubię rzeczy mrozić. Po pracy jem, moje rączki. Jestem głodny i będę miał pełny brzusio. Dobrze jest sobie. No to naprawdę wyszedł, kurczę, weekendowy vlog. Super. Słuchajcie, ja jestem aktualnie w dniu niedziela. Tak, aktualnie jest niedziela, godzina jakoś 15:30. I nagrywałam cały weekend, bo okazało się, że jestem chora. Z halloweenowej imprezki, nici, więc wczoraj tak naprawdę skupiałam się na egzystencji, chwilę spędziłam na dworzu, ale resztę dnia w domu, leżąc, po prostu egzystując, jestem przeziębiona. Powiem wam ogólnie, że październik ciężki jest. Jest rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o ilość moich godzin przepracowanych. Ponad lekko 100 godzin, około 105 godzin w tym miesiącu. Wiem, że dla niektórych to pewnie będzie mega mało, ale dla mnie to jest bardzo dużo. Ale miałam też dwa wyjazdy związane z pracą, one były super, ale kosztowały mnie bardzo dużo energii i dużo stresu. Potem miałam chore gardło, potem miałam babskie dni i ogólnie w tym miesiącu, nawet nie same babskie dni, ale to, co działo się przed nimi, mnie dobijało. Ja przez dwa tygodnie, no może przesadzam, przez tydzień czułam się okropnie, wyglądałam fatalnie i po prostu dramat. No a teraz jeszcze jestem przeziębiona, ale robię wszystko, naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej wyzdrowieć, więc nawet już sobie odpuściłam te halloweenowe imprezki i po prostu siedzę w domu, ale teraz właśnie idę na spacer i stwierdziłam, że wam nagram to, bo okazuje się, że można chodzić na spacery podczas przeziębienia. Ja zawsze podczas przeziębienia siedziałam w domu, cały czas, nawet rzadko kiedy wytrzymałam, ale teraz jak już jestem bardziej dojrzalsza, to też te przeziębienia nie spędzam ich tak, że po prostu leżę cały czas w łóżku, tylko właśnie coś robię. Dzisiaj montowałam sobie trochę film, bo też już mi się trochę polepszyło. No i też słuchajcie, Dominik ma duży wpływ na moje zdrowie, bo robi mi zdrowe syropki i mam teraz syrop z imbiru, mega mocny, syrop taki podstawowy, miód, cytryna, imbir i syrop z cebuli i leczę się też kurkumą, czosnkiem i takimi innymi herbatkami, parami i tak dalej. Jezus, jaki monolog prowadzę długi. Ciekawe, czy to wszystko wytnę, czy wstawię do filmu, bo czasami mam wrażenie, że takie wstawki, właśnie jak bardzo długo mówię, to że są trochę irytujące i że są nudne, więc możecie dać znać, czy właśnie lubicie szybkie, mocne cięcia, czy takie dłuższe właśnie, jak ja sobie gadam o jakichś pierdołkach. Podobno podczas przeziębienia można bardzo śmiało chodzić na spacer, więc wręcz jest to wskazane, jeżeli pogoda też nie jest jakaś tragiczna. Powietrze jest, wiadomo, świeże i też jest nie jest takie suche jak w domach, szczególnie właśnie w zimie, kiedy się w ogóle ogrzewa. I na Katar podobno spacery są całkiem spoko. Po prostu jest jedna zasada, nie zmarznąć. Więc golf, sweter, bluza,
Wolę, słuchajcie, przesadzić niż zmarznąć. Ja po prostu bym sobie nie przebaczyła, gdyby ten spacer zaburzył mój progres, który już osiągnęłam. Wcale nie wyglądam źle, jest git. Ale jest cudownie, wcale nie jest zimno. O matko, cudowna decyzja. I też wzrok mi odpocznie. Trochę się jednak boję i tak nie chcę też właśnie za dużo mówić, żeby nie tego garda tutaj na tym zimnym nie wystawiać, ale no w sumie jest mi teraz gorąco, więc dlaczego miałoby być gorzej? Jest mi cieplej niż jakbym była w domu, więc jak tak się zastanowić i logicznie pomyśleć, to chyba dopóki jest ci tak samo ciepło jak w domu, no to możesz siedzieć na dworzu, nie? Słuchajcie, Dominik zrobił obiad. W sumie, który my teraz przygotujemy? Trzeci. Pierwszy raz Dominik taką zapiekankę, nie no jak to się nazywa Dominik? No taki kapsalon, no. Taką zapiekankę a la kebab zrobił jak wracałam właśnie z tego mojego wyjazdu służbowego. Patrz. O! Co? To ma taki brokat? Ale beka. Pokaż. O nie, a który jest mój? Twój jest ten. Po smaku Dariusz Michalczewski. Tak. A mój jest o smaku też Dariusz Michalczewski. To chyba tylko kolor różny. Aha, a kim jest Dariusz Michalczewski? Nie wiem, co to za smak. Pierwszy raz taki widzę. Proszę zobaczyć sosik jeszcze. O. Miał w sobie jakiś broker. Beka. Nie jest to lepszy niż energetyk ogólnie. Taki zwykły. Ale ciekawe, że to tak wygląda. Do drinów ładne to musi być, co? A. Totalnie nie mogłam spać, więc zeszłam na dół i spałam, słuchajcie, na kanapie. Tam też nie było mi wygodnie, ale jakoś nie mogłam tutaj, nie wiem o co chodzi. Więc spałam na dole i trochę zmarzłam. Ogólnie jeżeli chodzi o zdrowie, to czuję się już naprawdę dobrze i nie wiem o co chodzi, że ja ostatnio tak często choruję, ale to szybko mija. W sensie ostatnio też miałam ból gardła bardzo mocny i on minął mi od piątku do środy, czyli niecały tydzień. No zazwyczaj jestem tak nastawiona, że choroba z tydzień trwa. I tak samo teraz to przeziębienie też bardzo szybko mi przeszło, więc albo te syropki Dominika tak mega działają, albo jest coś dziwnego. No ale dobra. Idę się rozciągać, bo na spacer nie idę, bo słuchajcie, ostatnio jestem obrażona trochę na poranne spacery, bo rano jest brzydko i ostatnio jest mega mgła i dopiero jakoś tak o 12 się robi słońce, więc ja po prostu pójdę na spacer, jak wyjdzie słońce, a jak naprawdę nie wyjdzie, no to wtedy pójdę też. Chociaż z tymi spacerami to też jeszcze muszę uważać. No, this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about going no dud on my thinking. Me and you, I guess it's over. It was a rainbow, but we're sinking. Lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We moved so fast, was moving south. Through my secret sauce, pull in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Gloss that, love it when you toss it back. Love it when you talk back. Girl, you get me off track, so off white track soon. Just so I can floss, yeah, with my new bitty sheen. Dobra, słuchajcie, pokażę wam teraz, jakie lekarstwa biorę, bo mam już śniadanie, więc mogę wziąć suple. Po pierwsze właśnie suplementy, VitaPak, witamina C, korzeń maka oraz ashwagandha. Brakuje mi tutaj jeszcze drugiej dawki witaminy D, i muszę ją sobie dokupić. No i też fajnie, jakby tutaj się pojawiło omega 3, bo też uważam, że go mi tutaj brakuje. Tutaj idealnie. Mój ulubiony, taka podstawa podstaw, czyli syropek z miodu, cytryny, imbiru. Jest pyszny. Biorę sobie na łyżkę. Takimi syropami trzeba, kurczę, uważać, żeby tutaj, no nie wiem, nie pić z tego, ani nie zamaczać łyżki w tym, więc ja sobie po prostu nalewam na łyżkę. Jak miałam chore gardło, to też lubiłam sobie trochę to w gardle potrzymać.
Ja dodaję ten syrop często również do herbaty, ale wtedy herbata nie może mieć więcej niż 60 stopni, żeby nie zabiła tam miodu, właściwości miodu, więc jakby te 60 stopni to jest maks i zawsze po prostu mamy taki termometr do herbaty i sobie patrzymy, ile tam jest temperatura. Drugi jest syrop z cebuli, not my favorite, ale działa, to jest zarąbisty. Myślę, że jest dwie łyżki, to jest git. I tak naprawdę ja chyba ostatnia rzecz, to jest taka nowość, napar z imbiru i to sobie biorę kielicha i piję sobie kielonka. Słuchajcie, ten napar jest taki mocny, że on też działa jako spray do nosa. Można go pić 3 razy dziennie maksymalnie i maksymalnie 6 razy dziennie do nosa strzykawką. My nie mamy strzykawki, więc sobie to po prostu krople daję do nosa i naprawdę po prostu wyżera mi nos. To jest tak mocne, a z tego co pamiętam tutaj po prostu jest proszek imbirowy i woda i to jest jakieś tam gotowane i przelewane. I to koniecznie, słuchajcie, z wodą. Na zdrówko. No, więc u mnie kuracja poranna już zakończona. Robię sobie kawusię i herbatkę, jemy śniadanie i już siadamy do laptopa.